pracę na wystawę stworzyli studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego z 4 kierunków: architektura wnętrz, grafika, sztuka mediów i wzornictwo ubioru. Można je oglądać codziennie w Galerii Akademickiej mieszczącej się na pierwszym piętrze Galerii Słonecznej przy ulicy Chrobrego. Na wystawie widzimy dorobek roku pracy studentów, roku akademickiego 2021-2022. Wybór prac, który został dokonany przez prowadzących zajęcia i przez specjalnie stworzoną na wydziale na tą potrzebę komisję składającą się z pracowników naukowo-dydaktycznych i oni dokonali właśnie takiego, a nie innego wyboru. Komisja wybierała prace, które jej zdaniem prezentują najlepszy poziom. Były one oceniane między innymi pod względem estetycznym i kompozycyjnym. Liczył się także pomysł. Tylko pomysł jest tym elementem najważniejszym, dlatego że mamy myśl, którą materializujemy w postaci, czy to będzie makiety, czy też grafiki, czy rysunku, czy malarstwa. No i wszystko zależy od tego, jak nam się uda to zmaterializować, zamienić to na obraz i czy ten obraz będzie spełniał wszystkie te elementy, które wpływają, że to dzieło będzie tym dziełem najlepszym. Dokonania studentów Wydziału Sztuki będzie można podziwiać do końca września.